Planicy zakończył się sezon 2016-17 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Okazało się, że był to absolutnie najlepszy sezon w historii polskich skoków narciarskich. Pierwszy wielki sukces w tym sezonie to oczywiście turniej czterech skoczni, w którym zwycięstwo odniósł Kamil Stoch. Na drugim miejscu znalazł się Piotr Żyła, a na czwartym Maciej Kot. Rozmawialiśmy dzisiaj z Adamem Małyszem, który powiedział, że tamten sukces wyzwolił w nim niesamowite emocje, że był bardzo wzruszony, że miał łzy w oczach. Wydawało mu się, że żaden kolejny sukces nie będzie już dla niego tak emocjonujący. Stało się jednak inaczej. Dzisiaj przyznał, że podczas Mistrzostw Świata w Lahti, gdzie Polacy sięgnęli po złoto w konkursie drużynowym, te emocje były jeszcze większe, to wzruszenie było jeszcze silniejsze. Dzisiaj wszyscy mają powody do olbrzymiej satysfakcji, ponieważ Polacy na koniec sezonu tu w Planicy przypieczętowali zdobycie Pucharu Narodów. No wspaniałe, no trudno nie ukrywać tutaj emocji, bo naprawdę taki sezon wręcz się nam mógł tylko wyśnić. No. I ten ogół, który jest teraz i zdobycie tego upragnionego tytułu narodów spełnia chyba wszystkie oczekiwania, które gdzieś tam mieliśmy i o które walczyliśmy. Of course a really, really good season, so was not expect this good. But okay, we have really good coaching team, we have a really good system, we have really, really good ski jumpers. And then it's something like this, it's possible. Ten sezon był zaskakująco dobry, jeżeli chodzi o wyniki polskiej kadry, ale wszyscy tutaj wierzą, że następny może być jeszcze lepszy. Chociaż będzie o to oczywiście bardzo trudno, poprzeczka jest zawieszona niesamowicie wysoko. Uważam, że potencjał grupy jest ogromny, jeszcze w pełni niewykorzystany, ponieważ indywidualnie możemy się w dalszym ciągu rozwijać. Ma to o tyle duże znaczenie, jest to o tyle ciekawe, że w przyszłym sezonie odbywają się Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Przed sezonem rozmawiałem z Wojciechem Fortuną, który powiedział, że wierzy w to i bardzo na to liczy, że Polacy zdobędą złoto w drużynowym konkursie na Mistrzostwach Świata w Lahti. Wierzy też, że Polacy zdobędą złoto w drużynowym konkursie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. 50% tego planu zostało już wykonane. Czas na drugie 50%.